myśl 3325. Aniołowie w tym świecie nie do końca świadomi, dlaczego tu się urodzili, nieuświadomieni odpowiednio brną w tym dalej i wspierają materializm nauką, praktyką i przekonaniem. Ci, którzy zrozumieją tę zagadkę życiową, świadomie czynią tak jak wielcy święci lub sam Jezus, który wyraźnie wskazywał, kto rządzi tym światem i czym świat ten jest. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? To małe subtelności świadomościowe, ale o najwyższej wadze. Bo albo ktoś zauważy odwieczną tendencję życia brnącą w szatę tego świata kosmicznego i odetnie od tego swą świadomość, albo będzie uważał to za normalne i tym samym wspierał świat materialny, który cały czas się rozsypuje. Nasze słońce jest już wypalone w połowie, informują o tym sami zwolennicy materii, naukowcy. Inteligentni mądrością mistyki rozumieją ten mechanizm i wzywają Boga o pomoc, by im pomógł się stąd wydostać. Prawie nikt z ziemi po swej śmierci stąd się nie wydostaje i nie idzie do nieba. Słowa Ojca Pio. Można się zbawiać co dzień albo potępiać co dzień. I nie trzeba zabijać, niszczyć innych, by się przyczyniać do potępienia, do powielania złych wzorców kosmicznego kołchozu opartego na subtelnej energii subatomowej. Przez brak widzenia różnic ten świat trwa prawie że w nieskończoność, powiedział ojciec Pio. Kto lubi bezgranicznie ten świat, będzie musiał w nim cierpieć i nieskończoną ilość razy umierać i znów się rodzić, a po urodzeniu zapomnieć wszystko. Naukowa blokada. Co było wcześniej, by sobie nie psuć humoru dla nowego życia, nowej karty, szatańskiego chipu DNA naszego ciała, odartego z niebiańskiej technologii niecechowości, piękna i komfortu. Niestety i tak wkoło Macieju robić wszystko, żeby to było już ostatnie życie. Urodziliśmy się tu po to, by szukać wiecznego życia, słowa ojca Pio. Owszem, można wykorzystać ten stan rzeczy, by promować czystą duchowość i wprowadzać w ten świat troszkę nieba, ale z tym wiąże się duży wysiłek. Świat nie lubi piękna niebiańskiego, zazdrości go. Odcina się od Boga, kosmos nie odpuszcza, woli swoją technologię. Dlatego tak trudno się tu zbawić i w ogóle żyć. Człowiek nie powinien być sędzią innych i nie może bez końca powtarzać plotek. Pokora sprawia, że spełniać będziesz tylko wolę najmilszego Boga. I to dla wieczności się liczy najbardziej ze wszystkiego, a Jego wolą jest Twoje szczęście i wolność, a nie energetyczne choroby. Źródło uświęcenia leży w tym, abyś chciał korzystać z dobrej woli Boga, tak jak to robili kiedyś nasi wielcy królowie, nie wszyscy. Na przykład święty Kazimierz Królewicz. Rozmawiałem z nim przez ojca Pio, chciał, abym o nim wspomniał. Bóg chce Twojej doskonałości i Twojego dobra. Odpowiedz na to wezwanie. Twoim pokarmem musi być autentyczność, spontaniczność, radość, refleksja, nauka, wiara, dążenie do pięknej świętości. Bez tego pokarmu tak szybko nie osiągniesz zbawienia. Cały kosmos o tym wie. Regułą życia duchowego jest pokora i miłość do całego stworzenia. Tak jak to czynił święty Franciszek z Asyżu,
przebóstwiać świat świadomością. Społeczeństwo musi żyć przede wszystkim duchowo, a potem jak chce. Odwrotność prowadzi do fanatyzmu świeckości i religijności. Społeczeństwo bez ducha ogranicza człowieka w jego poszukiwaniach. Świeckość obyczajów powoduje wysłuchanie duchowych wartości, spłaszcza je i odbiera im wieczny aspekt, osadzając umysły na mieliźnie. Ale religia swymi doktrynami, dogmatami i hermetyzmem potrafi spowodować to samo. Bezduszność szkół, uczelni, urzędów to najstraszliwsza klęska narodu. To jego upadek, prowincja ludzka. Bezmyślna świeckość dźwiga człowieka na pewien pułap, ale potem z wielkim hukiem puszcza go w dół, w beznadzieję i walkę o przetrwanie. W idei przepaści nie ma niczego, co by nas ucieszyło. Kto myśli, że bez Boga zbuduje czystą naukę, ten jest niespełna rozumu. Cechuje go pycha. To, co nauka i mądrość świata wyprodukowały, to już sami na własnej skórze odczuwamy. Fatalne DNA, skończoność życia, choroby, śmierć gwiazd i ludzi. Oto nasza nauka, niebo odwrócone. Byle jakość, tu mi wisizm, dąży do tego, by się uniezależnić od miłości i Boga. Dziś się to nazywa neutralnością poglądów, wolnością, demokracją lub liberalizmem. To oszustwo ego jak zawsze. W poprzednich cywilizacjach było to samo. Jaki zatem system nie zniszczyłby cywilizacji? System miłości. Słowa Ojca Pio. Celem nauki i szkolnictwa jest poznawanie, miłość, godne życie. Życie wolne i nieograniczone złem. Życie postępowe, nowoczesne, pełne nowoczesnych technologii. To może dać tylko szkoła, której nauczycielem jest jedyny profesor, mistrz wszystkich nauk, czyli miłość i jej propagatorzy. Trzeba mieć wiele odwagi, by rozpocząć walkę ze złą ideologią, jaką jest bezmyślna demokracja i wolność dążąca do kłótni wszystkich ze wszystkimi. Trzeba mieć wiele odwagi, by rozpocząć walkę z sektami i religiami, których opętał materializm i zacofanie. Jezus nie zakładał religii, ani nie wybudował żadnej świątyni. Słowa Ojca Pio. To zrobili wielcy i mędrcy tego świata. Jezusowi chodziło o świątynię duszy. Sam walczył z żydowskimi kapłanami, nazywając ich grobami pobielanymi. Prześladowali go, chcieli zabić, musiał uciekać. Jezus często uciekał. Słowa Ojca Pio. Jezus jest słońcem na tej planecie. Jezus żył na wielu planetach, by pomagać. Tak mówiła Fula Horak, do której Ojciec Pio nas wysyłał. Jeśli to słońce zgaśnie w twojej świadomości, mogą nastąpić nieoczekiwane reakcje związane z niezrozumieniem rzeczywistości. Nie będziesz mógł się normalnie cieszyć. Każda radość bez wiedzy, jaką przekazał Jezus, jest po stokroć mniejsza. Ale jest też paru joginów, którzy są równi Jezusowi. To wielkie dusze, wielcy reprezentanci Boga. Wiara,
wiedza i miłość powodują, że jesteś bardziej obecny przy Bogu, w Bogu. Bóg szczególnie cię chroni. Im więcej wiesz, tym jesteś większy. Słowa Ojca Pio. Twoim prawdziwym kluczem, którym otworzysz wszystkie zamki serc, jest oczywiście miłość, a ona jest prosta i różnorodna, uwzględniająca inność drugich, jednakowo otwarta na wszystkich. Życie kulturalne ma na celu zrobić z nieszczęśnika radosnego, rozwiniętego i dobrego człowieka. I tylko o to chodzi. Ojciec Pio mówił mi, dążenie do Boga zaczyna się od kultury. Poprzez myślenie o Bogu jesteśmy od Niego oderwani kosmosem. Odkrywamy talenty i charyzmaty. Intelekt użyty bez Boga wcześniej czy później obraca się przeciw człowiekowi. Przykładem tego jest obecnie tak wielkie staranie o zdrowe środowisko, ekologię. Ponieważ dary naturalne zostały źle spożytkowane, obróciły się przeciwko społeczeństwu. Wszystko jest dziś już zatrute. Słowa Ojca Pio. Bóg nigdy nie powie ci, jesteś dla siebie i kochaj siebie. Powie. Jesteś dla drugich, kochaj ich i daj się kochać przez innych. Niebo to wspólnota, życie towarzyskie. Tam nie ma pustki ani nudy, ale intymność osobista jest również zachowana. To potwierdził nam ojciec Pio. Oczywiście, że najtrudniej współżyć jest z tymi, którzy nie znają jeszcze arkanów czułej miłości. Oni stawiają opór, nie rozumieją intencji, są raczej konkretni w zagarnianiu, a na tematy piękna i miłości nie chcą rozmawiać. Ich miłością jest samozadowolenie i wszystko, co się z nim wiąże. Ich poglądy odbiegają od twoich. Dlatego musisz ich tolerować i kochać jakby na odległość. W miłości nie może być mowy o złośliwych intencjach i zazdrości. Nasze życie służy do tego, by zorientować się, na czym polega obietnica życia wiecznego. Jeśli się o tym nie dowiesz, straciłeś szansę i nie wiadomo, co się z tobą potem stanie. Właściwie to wiadomo. Wrócisz, by powtórzyć lekcję życia. Kościół to też zrozumie i przyjmie wiedzę o reinkarnacji. Słowa Ojca Pio. Czy nie wiecie, że musicie się powtórnie narodzić z wody i ducha? To słowa Jezusa. To komu służy? Ten, kto służy i ten, kto jest obsługiwany, są tym samym. Prawda jest jedna, choć w kosmosie jest rozwojowa. W niebie poznawana przez wieczność, dlatego uczeni nadają jej różne cechy. Jednak formy nie są ważne. Uczucie jest podłożem, z którego rodzi się oddanie. Bóg jest miłośnikiem uczuć, a nie miłośnikiem formy, a to znaczy, że widzi uczucia. W niebie mamy uczucia. Słowa Ojca Pio. W jakim celu jest ciało? Ciało służy do tego, by podejmować szlachetne w nim działania, by w nim oświecić duszę. Naczelnym obowiązkiem człowieka jest służenie duszy, aby potem ona z miłością dawała miłość innym. Bóg jest obecny w każdym stworzeniu jako wieczna miłość, lecz zachowuje naszą wolność i niezależność, jaką On sam posiada.
Obecnie jesteśmy odseparowani od transcendencji, a to dlatego, że po drodze zgubiliśmy miłość. Człowiek postępuje dziwnie, ignorując swój wewnętrzny głos, który delikatnie popycha go do miłości. Rozwijanie w sobie ducha jedności i systemu miłości porusza świat w dobrym kierunku, napędza działania służące pokojowi i podwyższaniu komfortu bycia. Czy warto tracić życie i zdrowie w pogoni za chwilowymi przyjemnościami? Dusza poszukuje czegoś przyjemniejszego niż może dać 5 zmysłów ciała. Jeśli to odkryłeś, potrzeby zewnętrzne przestaną ci odbierać czas. Poświęcisz go na transcendentalną miłość, która cechuje się miłością do wszystkich i wszystkiego, jednakowo. Tak uczył nas Ojciec Pio. Cały świat dręczony jest przez tanie słowa. Lecz odkąd jest się prawdziwie wolnym od słów, pojawia się rzeczywiste rozumienie życia. Za pomocą słów się szuka, lecz znajduje się w uwielbieniu miłości. Nie szukaj Boga poza Bogiem. Świat, w jakim żyjesz, jest pełen niedoskonałości i braków, więc trudno znaleźć w nim oryginalnego Boga. Bóg przerasta wszystko, co jest na tym świecie. Jak go zatem szukać? Można odkupić swoje życie, będąc przyjaznym dla świata i Boga. Bogactwa i wygody nie dadzą większego zadowolenia, jeśli nie będzie w nas miłości do niebios. Sama pokuta, uczestniczenie w pielgrzymkach czy studiowanie świętych pism nie pomogą ci przejść przez ocean życia. Możesz tego dokonać jedynie poprzez dobre nastawienie do innych. Nastawienie, by służyć innym, jest ogromnie ważne. Służ wszystkim z przekonaniem, że w każdym człowieku mieszka niebo. Służąc innym, niszczysz swoje ego. Nie można mówić o bezinteresownej służbie, gdy robisz to z myślą o tym, jak ja pomagam innym. Wykonuj wszystko z radością i dla radości, bez żadnego podtekstu. Jest wielu ludzi, którzy biorą udział w akcjach charytatywnych, ale ilu z nich odczuwa przy tym prawdziwą radość? Prawdziwa służba dokonywana jest z potrzeby serca, a nie dla zadowolenia ego. Ma ona wartość tylko wtedy, gdy wypełniasz ją z miłością do Boga, a nie z przywiązaniem do form tego świata. Nawet najdrobniejsza czynność powodowana miłością do Boga nabiera wielkiego znaczenia. Rozwija w świecie jedność i harmonię. Podstawowym obowiązkiem człowieka jest osiągnięcie stanu, w którym jego umysł będzie chłodny jak światło księżyca, a mądrość będzie jaśniała jak słońce. Jak długo człowiek pozostaje egoistą, nikt go nie kocha, łącznie z jego żoną i dziećmi. Zdobędzie powszechną miłość, gdy tylko uwolni się od egoizmu. Egoizm to bomba, która wszystko niszczy. Tak więc przede wszystkim człowiek powinien pozbyć się egoizmu. Dopóki panuje w nim złość, dopóty nie będzie wolny od cierpienia. Gdy uwolni się od złości, zdobędzie szacunek innych. Człowiek zachłanny nigdy nie osiągnie szczęścia, a stanie się szczęśliwy i da szczęście innym, gdy uwolni się od chciwości. Egoizm, chciwość i złość to cechy, które powodują u człowieka niezadowolenie oraz nieszczęście.
Każdą pracę wykonuj z myślą o wiecznym szczęściu. Wszystko na tym świecie jest rozdzielone, ale i jednocześnie połączone. Zrozumiawszy to, zrozumiesz wszystko, lecz jeśli tego nie pojmiesz, nie będziesz w stanie zrozumieć niczego. Jest to wiedza najwyższej świadomości. Zero ma wartość tylko wtedy, gdy przed nim występuje jakaś znacząca liczba. Im większa ilość zer, tym wyższa wartość liczby. Ale gdy liczba z przodu zostanie usunięta, zera tracą całą wartość. Miłość do Boga można porównać do tej znaczącej liczby. Życie człowieka nabiera wartości dopiero wówczas, gdy jest w nim miłość. Bóg pomaga temu światu, podał rękę wszystkim aniołom, którzy kiedyś wyszli z nieba. Świadomość tego pomoże powrócić do miłości i szczęścia. Najdłuższa i najpiękniejsza podróż świata wiedzie od siebie zewnętrznego do siebie wewnętrznego. Ojciec Pio powiedział w trakcie rozmów w Nowej Hucie: jedno Ojcze Nasz więcej znaczy niż podróż dookoła świata. Gdy pozbędziesz się ego, zdobędziesz miłość innych. Pokonując złość, uwolnisz się od zbytecznego cierpienia. Powodzenie zdobywa się przez zapanowanie nad osobistą wolnością. Twoja indywidualność, jaką obecnie posiadasz, jest bardziej owocem twojej niedoskonałości niż łaski. Cechy stałe są wynikiem braków poznania duszy. Duch doskonały nie posiada cech, ponieważ posiada pełnię. Można by powiedzieć, że zawsze ma możliwość bycia tym, kim chce być. Tu na ziemi nie byłbyś w stanie tego uczynić, dlatego jesteś nazwany istotą niedoskonałą. Dusza nie ma cech. Słowa Ojca Pio. Jeśli pragniesz wieczności i starasz się być dobrym człowiekiem, Bóg sprawi, by twoje życie nie było nudne i beznadziejne. Życie w kosmosie zawsze da ci problem do rozwiązania i zaciekawi twój umysł. Rozpali nadzieję na wielką miłość. Nie powinieneś być połowiczny, ponieważ tym sposobem odcinasz od siebie piękny obszar nieba. Wykorzystaj wszystko, by odnaleźć swoją wieczność. Tak mało w tym kierunku czynisz, a o przemijające drobiazgi walczysz niczym nieustraszony lew. By odnaleźć niebo, trzeba wykrzesać z siebie jeszcze większe zainteresowanie życiem w ogóle. Odsłonić życie to znaczy pokochać miłość w formach i możliwościach oryginalnych, czyli niebiańskich. W sercu wyobrażeniowym już możemy to w sobie dokonywać. Nadzieja wyobraźni jest w nas, korzystajmy z niej już w tym życiu. Życie na ziemi w swych różnych nurtach polega ostatecznie na szukaniu Boga. Tęsknią za nim wszyscy, również zwierzęta. Jeśli ktoś świadomie nie chce szukać, ten skazuje sam siebie na frustrację. Nie ma alternatywy wobec Boga. O tym wie nawet szatan. Wiedzą o Bogu, wiedzą, że z nim przegrali, ale nadal nie odpuszczają. Słowa Ojca Pio. Kosmos przegrał, lecz nie odpuszcza. Gdyż emocje piękna w nim zawarte nadal trzymają duszę na planetach. W tym przypadku piękno świata i możliwości, jakie daje adrenalina, stały się dla boskich aniołów sposobem manipulacji, a wcale tak nie musi być. Piękno powinno przypominać niebo oryginalne.
Młodość i starość cechuje silne pragnienie życia. Starość w szczególności oczekuje życia po śmierci, a młodość życia w obecnym świecie. Jezus, pojawiając się pośród nas, dał każdemu szansę zrozumienia i zbawienia swego życia, jakiekolwiek ono by nie było. Trzeba tylko tego chcieć, pragnąć, lecz to się wiąże z obowiązkiem miłości do całego stworzenia, tego kosmicznego i tamtego, niebiańskiego w zaświatach. Nie wahaj się, rób wszystko, co prowadzi do wyzwolenia. W tym ugruntuj swój umysł oraz serce. Jeśli będziesz budował dobro w połączeniu z umysłem i sercem, oddanym sprawom wieczności, wówczas wiedz, że już jesteś na drodze królewskiej. Nie należy ograniczać swojego postępu do opanowania etyki. To za mało. Powinno się pójść dalej, osiągnąć zjednoczenie z Bogiem. Sławić Cię będę poprzez całe życie i ręce swe wznosił ku Twemu imieniu. Osoba w pełni świadoma celu swojego życia na tej planecie nie ma właściwie już żadnych obowiązków do spełniania. Poznanie drogi do Boga, powrót do rodziców, oddanie wszystkiego im samym to szczyt tego, co możemy tu osiągnąć. Poprzez taką postawę buduje się na Ziemi postęp, cywilizację pokoju i miłości, czyli system miłości. Religie do tego nie są potrzebne, tak nauczał Jezus. Jesteś żywym życiem i masz wiele możliwości wyboru. Wybieraj, co chcesz, ale licz się z konsekwencjami. W tym nieoryginalnym świecie może spotkać Cię miłość lub nienawiść. Świat idei, świat doskonały wypracował tylko miłość. Każda rzecz, jaką napotkasz na swej drodze, jest Ci dana po to, by pomóc Ci się zbawić. Rodzimy się tu, by szukać nieba. Słowa Ojca Pio. Poznasz wszystko. Obecnie zostałeś przez obce cywilizacje poddany trudom w zachowaniu swojej wolności. Synowie światłości, aniołowie z nieba, przychodzą w ten świat, by nam pomóc. Dobrowolnie zszedłem do tego czyśćca, ziemi. Słowa Ojca Pio. Dobre uczynki bez wielkiego i czystego serca nic Ci nie pomogą. Czasem i diabeł czyni dobro, aby zwodzić. Czy taki chcesz być? Współczesny świat to dyskusje, polemiki, ryzykowne doświadczenia, próby, eksperymenty. Dla duszy wyzwolonej to etap już odległy. Interesują ją wyłącznie zagadnienia niebiańskiej cywilizacji, opartej na systemie miłości, do którego spontanicznie i uparcie dąży. Zawsze jest alternatywa, być wolnym bez Boga i być wolnym z Bogiem. A co to oznacza, to chyba każdy wie. Z Bogiem jest mniej chorób psychicznych, lepsze środowisko, mniej chemii, lepsze zdrowie. Osoba z Bogiem w sercu dba o wszystko, co najlepsze i najszlachetniejsze. Kto nie skosztował Boga, będzie myślał tradycyjnie, że rozrywki, zabawy są już niedozwolone. To nieprawda. Bóg pozwala na wszystko, w czym jest miłość, szacunek, godność, kultura i uczciwość, gdzie nie ma krzywdy. Przyjemności ludzkie mają mówić nam, że istnieje wieczna radość, wieczne szczęście. To ono właśnie jest naszą drogą i celem życia. W
niebie są podróże, muzyka, zabawa, poznawanie. Wszystko ma się do dyspozycji. Całe niebo będzie Twoje. Słowa Ojca Pio. Nawet jeśli byś szczerze przekonywał o prawdzie, nie zechcą tego od Ciebie przyjąć, ponieważ są zatwardziali i na razie duchowo ślepi. Piękno tej planety przysłoniło im ich własną duszę. Nie widzimy nieba. Ciało jest grubą zasłoną. Słowa Ojca Pio. Ciało to również kosmos. Znajdujemy się w tym szczęśliwym położeniu, że urodziliśmy się w czasie, w którym jest dokonywanych wiele odkryć duchowych. Dzisiaj bawienie się można zamienić na zbawienie. Ta zmiana to wielkie odkrycie ducha. Fula Horak także mówiła mi o tym. Mamy gotowe warunki, propozycje życia, by podjąć ścieżkę osobistego zbawienia w sposób lekki, niczym dusza i piękny jak dziecięce zabawy. Tylko na co jeszcze czekamy? Fula bardzo lubiła Elvisa Presleya. Mówiła, że to anioł dany nam, by muzyką pocieszać dusze uwięzione w kosmosie. A o Marilyn Monroe Ojciec Pio powiedział mi, że ona już dawno jest w niebie, bo bardzo kochała. Za mocno przyfastrygowaliśmy wszystkie nasze doznania do ziemi. Już nie potrafimy być wolni jak dzieci. A nigdy przecież nie było najmniejszego niebezpieczeństwa upadku, najmniejszej potrzeby podparcia. Rzeczywiście to ogromna pomyłka, ta nasza troska o niekończące się przedłużanie życia, aby zapewnić sobie trwałą podstawę. W konsekwencji jesteśmy, gdzie jesteśmy. Podoba nam się świat zewnętrzny, więc mamy go w nagrodę. Trafne w tym przypadku jest przysłowie: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jest wyjście z tego zaklętego kręgu galaktyk. Odszukaj w sobie Boga, a zapomnisz, że w ogóle tu żyjesz. Musisz rozpoznać szczęście wewnątrz siebie. Świat zewnętrzny, świat rozpadających się form kosmicznych wówczas stanie się dla Ciebie mało istotny. Już nigdy nie będziesz go pragnął. W tym momencie przestaniesz być jego sługą, a staniesz się panem form niebiańskich, które w duszy zachowasz aż do śmierci. Po niej będziesz mógł z nich w pełni i realnie korzystać. Od tej pory w ten bezlitosny świat zła wprowadzał będziesz nadzieję, radość i miłość. Twoja świadomość zacznie górować nad troskami i codziennymi potrzebami. Uspokoisz się i odnajdziesz błogość ducha, którego naturą są nieziemskie przygody. Kiedy zrozumiesz ten świat, jego nadmierne troski, doświadczysz najpiękniejszych chwil, przenoszących cię w zaczarowany świat Boga. Niestety często musimy spożywać niesmaczne owoce fałszywych przesłanek, zróżnicowanych w poglądach i nawet wywołujących agresję. Wielu gubi bezmyślność koncepcji. A kto dzisiaj szuka najświętszego autorytetu? Kto chce być przyjacielem Boga? Umysły rozkołysane beznadzieją nie dbają o skalę mądrości. Należy to przerwać. Prawa logiki pokazują nam, jak traktaty filozoficzne, fałszywe prawa społeczne, same domagają się, by je skreślić z indeksu popularyzacji. Lecz niestety napotykają ze strony niektórych aniołów na etyczne milczenie. Nieokiełznana wolność ludzka powoduje problemy i jest przyczyną pychy. Pycha formuje nieobliczalne prawa wolnościowe i koło się zamyka.
Szlachetna wolność nie pozwala sobie na dysharmonię, która może powodować krzywdę bliźniego, krzywdę zwierząt czy krzywdę natury. Spośród wielu wyborów tylko jeden jest najlepszy. Trwają jego poszukiwania. Kiedy już zobaczysz w drugim człowieku Boga, to znaczy, że idziesz drogą postępu. Im bliżej ideału miłości, tym wyraźniej w drugim człowieku ujrzysz rysy Boga. Kto uznaje miłość za najwyższą konstytucję na ziemi, po czasie sam staje się miłością. Dusza i państwo podejmie edukację w kierunku systemu miłości. Kalkulacja oraz podejrzliwość są jednymi z najbardziej prymitywnych postaw świadomości. Kto zrozumie, że jesteśmy obecnie ze swoją miłością ulokowani na ziemi, łatwo wyjdzie z opresji osamotnienia i goryczy. Trzeba rozpoznać przyczynę naszych narodzin w kosmosie i podjąć dalsze kroki, by ten świat raz na zawsze opuścić. Jest zbyt problematyczny, raju w nim nie ma. Ziemia to kołchoz, słowa ojca Pio. Gorliwość i tolerancja są jak najbardziej przejawami miłości. Postacią miłości jest uczenie się poświęcenia w imię miłości. Wszystko inne, wszelkie wysiłki czynione bez miłości nie mają żadnej wartości. Bez miłości nic nie ma sensu. Słowa ojca Pio. Kiedy już zobaczysz w drugim człowieku Boga, to znaczy, że idziesz drogą postępu. Im bliżej ideału miłości, tym wyraźniej zobaczysz rysy Boga w drugim człowieku. Rozwój miłości uzależniony jest również od postępu w dobrych uczynkach. Nie łudźmy się, nawet gdybyśmy byli wielkimi ludźmi. Nic nam to nie pomoże w zbawieniu, jeśli nie zrobimy postępu w czynieniu dobra innym. Najpewniejszą siecią komunikacyjną jest otwartość i chęć zrozumienia drugiego człowieka. Miłość dopełni oczekiwanej reszty. Miłość do drugiego człowieka otwiera wszystkie pomosty, uruchamia je i pozwala na wszelkie dobro. Nie może być dialogu i negocjacji, jeśli nie ma pozytywnego nastawienia do życia w ogóle. Miłość i życie ostatecznie pochodzą z niebios, od Boga. Szacunek dla drugiego to zaledwie wstęp do miłości. Rozmowa radosna, mądra i delikatna są już poważnym zaawansowaniem się w barwy miłości. Bóg miłuje ten świat galaktyk jako wspaniały i najlepszy rodzic, tak mówił mi ojciec Pio, gdyż ten świat stworzyły dzieci Boga, może nieposłuszne i nielojalne, ale jednak jego dzieci. Zrozumienie cierpienia jest początkiem powrotu do oryginalnego źródła życia, w którym ból nie istnieje. Potrzeba sporego duchowego wysiłku i odwagi, by zrozumieć kosmiczną egzystencję. Ponieważ czas szybko upływa, nasze nawrócenie się do miłości powinno być szybkie, bo przegapimy ten moment, życie i okaże się, że ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Tylko miłość jest w stanie nadać każdej rzeczy czas wieczny,
czas nieprzemijający. W tym świecie jest to nieosiągalne. Sama inteligencja powoduje oziębłość, dlatego w każdej sytuacji tak konieczne jest czyste i ciepłe serce. Serce umysłowe wprowadza do tego świata i nie tylko tego świata opanowanie i harmonię. Im wyższa inteligencja, tym może być bardziej agresywna. Słowa ojca Pio do mnie. Każde piękno jest związane z miłością, a ponieważ Bóg jest miłością, życie w wieczności to samo uwielbienie piękna, otaczanie się Nim i smakowanie Go. Piękno to harmonia i odwrotnie. To formy i lotność chcenia, pragnienia, czucia. Nie da się żyć bez chcenia. Byleśmy chcieli dużo piękna i harmonii, a znajdziemy się tam na zawsze. Chwałą człowieka jest jego zainteresowanie dobrem w odniesieniu do transcendencji. Dobro samo dla siebie umiera i odchodzi. Bóg łączy wszystkie myśli. Jeśli mamy dobre, wielką moc uszczęśliwiającą. Bóg nie zostawia nas samych z miłością i dobrem, jakie tworzymy życiem. Pokazuje nam nasz własny raj, jaki sobie budujemy i w którym będziemy istnieli. Bóg to najlepszy rodzic ze wszystkich rodziców. Słowa ojca Pio. Musisz być przyjazny przykazaniom miłości, bo w nich jest mowa o wszelkim dobru dla człowieka. Jeśli złamiesz przykazanie, nie jesteś jeszcze przegrany. Możesz to naprawić, idąc pomocą pokornych myśli w stronę serca Boga. On wszystko przebaczy i zrozumie cię. Twój niedobry charakter często jest wynikiem nieodpowiedniej wiedzy o życiu. Nie widzisz w nim większych wartości, więc nie zależy ci na nim. Często to wina twoich rodziców, którzy nie przekazali ci tego. Nie dziw się teraz, że masz słabą wolę, że nie rozumiesz i nie czujesz wielu spraw duchowych. Ale to nic. Od dziś możesz wszystko nadrobić. Doświadczenia słabości woli pomogą ci zdobyć pokorę i ufność nie w swoje siły, lecz w siły nieba. Intelektualny rozwój wcale nie idzie w parze z rozwojem duchowym. Kto by tak myślał, robi błąd. Intelekt jest ukrytą energią. Jego powierzchowność to zaledwie iskra, nawet gdy masz ukończone wszystkie szkoły. Bóg nie stawia na intelekt, Bóg stawia na dobre serce, na miłość. Niemniej sprawy intelektu są uwzględnione w planie Bożym. Intelekt to część duszy. Rysa na niej powoduje, że jest go w stosunku do miłości za dużo. Serce umysłowe powinno być w pełnej harmonii. Kosmos to śmiertelność. Wszystkie anioły w różnych ciałach, nawet energetycznych, umierają. Tutaj co powstaje, znika. Oczywiście, że najtrudniej współżyć jest z tymi, którzy jeszcze nie znają pięknej miłości. Oni stawiają opór, nie rozumieją intencji, są zbyt konkretni w zdobywaniu dóbr materialnych i nie chcą rozmawiać na tematy piękna, miłości. Ich miłością jest zachłanność i wszystko, co się z nią wiąże. Mają poglądy odbiegające od uniwersalnych. Nasze życie służy do tego, by zorientować się, na czym polega obietnica życia wiecznego. Jeśli się tego nie dowiesz, straciłeś szansę i nie wiadomo, co potem się z tobą stanie. Będziesz musiał znów żyć, ale nie wiesz, w jakim zakątku tego umierającego wszechświata.
znów zmarnowane życie? Nie ma na ziemi dobrego systemu sprawowania władzy i nigdy nie będzie, jeśli pominie się w nim miłość. Ojciec Pio podpowiedział nam, że to powinien być system miłości. Bez serca i myślenia nie zmienimy człowieka, a zatem bez miłości, która skupia w sobie najlepsze, nie poprawimy oblicza państwa. Bezduszne nauki prowadzą ludzkość albo drogą fanatyzmu, albo ateizmu, ogólnie degradacji. Od rządu, od prezydenta zależy jednak życie duchowe bardzo wielu ludzi. Niech oni zdadzą sobie z tego sprawę, że przez nich wiele dusz może zatrzymać się w swym rozwoju. Mało osób dziś rozmyśla o Bogu, rozmawia z Nim, wielbi Go, prosi o poprawę duchowej sytuacji planety. Robią to tylko jednostki, ale one wszystkiego nie wyproszą, nie zmienią ludzkości. Trzeba nas więcej. Człowiek nie poszukujący zbawienia, istoty swojego życia, lekceważy i marnuje swoje życie. Mówił mi o tym ojciec Pio. Wielu jest takich ludzi, szczególnie wśród biznesmenów, naukowców i polityków. Szkoda, że w niwecz obracają swoje aspiracje wiecznego życia. Najczęściej życie doczesne polega na ucieczce od Boga. Takie jest prawo materii. Ale kto pojmie dobrze świat materialny, pojmie duszę. Może być zadowolony i szczęśliwy. Czy dziś są jeszcze ludzie duchowi? Nauka więcej zniszczyła niż zbudowała. Nauka nie wstawiła się za duszą. Poszła własną drogą. Należy nad tym ubolewać. Miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Nauka i postęp pójdą na równi z duszą i miłością. Miłość, wyrozumienie dla innych w ich problemach oraz pokora są niezbędne w kulturze osobistej oraz kulturze ogólnej. Religia jest środkiem. Na początek jest zachętą dla duszy w poszukiwaniach, ale celem jest Bóg, do którego trzeba dążyć co dzień, by ostatecznie osiągnąć wieczne życie. Uspokojenie umysłu, jakie dokonuje się przez przyswajanie wiedzy duchowej, jest wielkim i wspaniałym owocem dla ludzkości w dążeniu do powszechnego pokoju bez granic. My sami, niezwykłymi wysiłkami egoizmu, zmuszamy siebie nawzajem do zazdrości, nienawiści, hermetyzmu, dogmatyzmu i kłamstwa. Na tej bazie powstają sztuczne hipotezy, metody pracy i systemy światopoglądowe. Egoizm jest tak wielką potęgą inteligencji, że nie wzbrania się nawet kierować całymi narodami. Człowiek uważa swoje ja za centrum, a miarodajne nauki za owoce swojego intelektualnego wysiłku. To jest cała prawda? Rodzice są największym autorytetem dla dzieci, zaraz po Bogu. Dzieci, co widzą u rodziców, tak potem same postępują, dlatego ważny jest dobry przykład. Rodzice powinni robić wszystko, aby dziecko rosło w atmosferze pokoju, kultury osobistej, wiedzy i niecierpiętnictwa. Wszyscy posiadają prawo do szczęścia na ziemi.
Dziecko również powinno mieć zapewnioną godziwą rozrywkę. Nie każdy chce, nie każdy potrafi szybko odnaleźć sens życia. Bóg ma dużo czasu, jest cierpliwy i czeka. Dlatego ten kołchoz kosmiczny trwa prawie w nieskończoność. Słowa Ojca Pio. Każdy, kto odejdzie od ideału, nie poświęcając swego życia miłości, nie uchroni się od złych zdarzeń. Sam często je wywoła. Stworzone przez Boga prawo sumienia w nas jest prawem ciągłego postępu w doskonaleniu się. Każdy może być szczęśliwy, kiedy zwalczy w sobie złe, a uwydatni boskie cechy charakteru. Cierpliwość jest najbardziej potrzebna do tego, żeby osiągnąć miłość. Miłość nie zawsze jest na ziemi przyjemna. Trzeba być bardzo cierpliwym. Wścibstwo nie ma granic. Współpraca z Bogiem czyni człowieka odpowiedzialnym, dobrym, wyrozumiałym, cierpliwym i pod każdym względem łaskawym dla innych. Ptak posiada dwa skrzydła. Szkoła powinna wymagać wiedzy materialnej i duchowej, ale duchowej nie na sposób stosowany przez nauki uniwersyteckie, ale raczej wyczulenia na wartości duchowe. Przede wszystkim powinny przeważać wykłady i słuchanie. To jest jej owoc sam w sobie. Kto słucha o transcendencji, już jest w świecie duchowym. Przez słuchanie przychodzi zbawienie. Wiedza szkolna, uniwersytecka powinna być przekazywana tak, aby dawała satysfakcję, a nie ograniczała się wyłącznie do pędu za ocenami. Wiedza to nie tylko oceny, to przede wszystkim chęć jej posiadania i użycia w dobrych celach. Najistotniejsza w życiu każdego człowieka jest miłość i praca duchowa nad sobą. Z tego wynikają wszystkie inne ruchy i konsekwentne, dobre lub mniej dobre. Wiele od nas zależy. Odpowiedzialność sumienia to dość trudna reguła. Jest ona ściśle określana. Nie jest zupełną wolnością, ponieważ nie wszystko, co wolno czynić, przynosi korzyść. Kto jednak posiada miłość i dobre nastawienie, ten może wszystko. Ten zgrzeszy chyba tylko cudem, jak mawiała święta Teresa Wielka z Avilla. Szef państwa powinien być mądry i szlachetny. Może nim zostać osoba wyzwolona z materializmu, która zna duchowy cel życia i orientuje się w sprawach materialnych. Ideałem cech i postaw dobrego króla jest święty Kazimierz Królewicz. Od niego należy się uczyć. Król to osoba uduchowiona, która jest stanowcza, wymagająca, a jednocześnie posiadająca cechy dobrej matki i ojca. Jeśli takich cech nie posiada, nie może nim być, choćby miał insygnia poprzedników. Król i królestwo to jedno. Jaki król, takie społeczeństwo. Jaki przykład, takie nawyki. Być dobrym królem to wielka odpowiedzialność duchowa, anielska. Wielka odpowiedzialność ludzka. Ojciec Pio mówił mi, że w Polsce pojawi się chęć powrotu do monarchii, lecz nie będzie to już rządzenie w starym stylu, a nazwa król zniknie. Jeśli zazdrościsz innym, że są lepsi od ciebie, to znak, że za mało masz w sobie prawdziwej miłości. Anioł nie zazdrości nikomu, bo wie, że wszyscy są niebiańscy. W
wykłady w szkole powinny być tak rozłożone, aby połowę czasu poświęcić nauce materialnej, a drugą połowę nauczenie dzieci pozytywnych postaw, nawyków, przyuczania do życia moralnego i, co najważniejsze, szkolenie umysłów dzieci do myślenia o transcendencji, skąd wszystko wypływa i czerpie moc. Czysta niewiara ani religijność nie nauczą nas dobrego postępowania. Zrobi to jedynie duchowość niezależna od fanatyzmu i ludzkiej naukowości. Trzeba uczyć systemu miłości. Dla naszego własnego dobra, dla osiągnięcia pokoju i harmonii na świecie. Szkoły nie mogą tak uczyć, by z nich wychodziły ułomne charaktery i umysły. Szkoły nie mogą hodować materializmu, fałszywej religijności i ateizmu, ani złych przyzwyczajeń. Modlitwa, nawet ta najkrótsza, jak akt strzelisty, przemienia człowieka w lepszego, wrażliwego. Spróbuj, a sam tego doświadczysz. Zajmowanie się sprawami politycznymi czy gospodarczymi, a nawet kulturą, ostatecznie cię męczy. Dusza potrzebuje czegoś więcej i nie da ci spokoju, jeśli tego czegoś nie napotka na swojej drodze. Dla trwałego pokoju liczy się tylko to, co wieczne. Wprowadzaj więc ducha miłości w każde swe zajęcie, a wszyscy będziemy bliżej takiej rzeczywistości. Nie może być ucieczki od solidnej pracy dla dobra wspólnego. Ekonomia powinna być zdrowa, uczciwa, zapobiegawcza. Tu nie może być lichwy ani lekceważenia. Nie może tak być, aby w państwie byli biedni i bardzo bogaci. Jedni jedli do syta, a drudzy nie mieli co do ust włożyć. Czy to jest do pomyślenia w mentalności zdrowo myślących ludzi? Można mniej pracować i mieć do dyspozycji więcej pieniędzy. Lecz musi się zmienić system zarządzania ekonomią, który bierze pod uwagę duchowe potrzeby człowieka. Więcej czasu na kulturę, sztukę, relaks, refleksję o życiu. W obecnym, kołchoźniczym systemie na nic nie ma czasu, jedynie na strach, zmęczenie, mobbing, wyzysk psychiczny oraz fizyczny. Dla anioła wcielonego, a nimi wszyscy jesteśmy, nie jest to dobry system. Anioł potrzebuje dużo więcej czasu na swój rozwój, czego praca kołchoźnicza na tej planecie nie gwarantuje nawet w podstawowym wymiarze. Z ojcem Pio rozmawiałem na ten temat. Wystarczyłoby od 3 do 5 godzin pracy dziennie i ludzie byliby zasobni we wszystko, czego im potrzeba. Najwięcej z naszej długiej pracy korzystają żydowskie banki, farmaceutyka i prowadzenie wojen. Na to zamienia się nasz trud i pot. Tak nie powinno być. Trzeba zmienić system na system miłości, o którym mówił mi ojciec Pio. Wszystkie państwa i narody powinny go jak najszybciej wprowadzić. Wtedy nasza planeta będzie szybko podążać do wiecznej idei pięknego bytowania. Nauka materialna oraz rozwój duchowy powinny współtworzyć postęp cywilizacyjny. W innym przypadku doczekamy się świeckich i religijnych inkwizycji, a tego nikt nie chce. Spokój jest najważniejszy, mówił ojciec Pio. Krzepiące byłoby poczucie, że Bóg nie milczy. Ależ On nie milczy. Niektórym tylko się wydaje, że nic nie mówi. Bóg jest wszędzie jako wszelka świadomość. Gdy to rozpoznamy i uszlachetnimy, jesteśmy coraz bliżej siebie. Można Go kochać w każdym miejscu i w różny sposób. Twórczością, szacunkiem, uśmiechem, wdzięcznością, a nawet jeśli trzeba, cierpieniem.
Kto osiągnie taką świadomość, tego przygody z Bogiem nabierają znamion szaleństwa duchowego, to jest już przedsionek nieba, szczęśliwy, kto tego doświadcza. Ludzie nie myślą o Bogu, bo się boją, że mógłby On ograniczyć ich wolność, skrępować myśli i uczucia, ale czy tak jest? Przenigdy. Bóg wszystkim obiecał wolność i dotrzymuje słowa, słowa Ojca Pio. Cywilizacja miłości polega na duchowym i materialnym organizowaniu życia. Najpierw sprawy duszy, a dopiero potem nauka i cała reszta. Musisz pracować w tym kołchozie, oby nie za długo. Pracuj tak, abyś na wszystko znalazł czas, a najbardziej na tak elementarne sprawy jak relaks, odpoczynek i modlitwę serca. Potrafimy walczyć, ale zazwyczaj walczymy nie z tym, co trzeba. To ty jesteś największym wrogiem dla siebie. Walcz ze swoim egoizmem, a dopiero potem zwracaj uwagę innym. Bóg jest sercem miłości, a ludzie o tym wciąż zapominają. Uważają, że dla mężczyzny Bogiem miłości jest kobieta, a dla kobiety mężczyzna. Bóg w każdym wymiarze przerasta ludzką miłość. Potrzebujemy przekształcić się w boskie atrybuty i być dla wszystkich miłością, jak Bóg. Bóg posiada nieskończone moce i możliwości. On nie jest niczym ograniczony, pomimo że obfituje we wszystko. Bóg jest nieskończony absolutnie we wszystkim. Bóg nie jest niedołęgą, jak ludzie myślą. Słowa Ojca Pio wygłoszone w trakcie rozmowy w Nowej Hucie. Tylko duchowość, wiara w Boga, wiedza o drodze do wieczności mogą ci przynieść głęboki pokój. Świat u Boga tam wysoko jest zupełnie inny. Jest wygodny i piękny, a najważniejsze, tam się nie cierpi i nie umiera. Wieczna doskonałość w rozkoszach. Czy na ziemi jest to możliwe? A ludzie tak wiele nadziei pokładają w tym łez-padole, w którym więcej katastrof niż dobrych myśli. Mimo to Ojciec Pio mi powiedział, na ziemi jest coś z nieba. Różni działacze, światowa finansjera i wszelkie jej nieuczciwe sekciarskie piramidy. Taki nadali kierunek świadomości ludzkiej, że obejść się nie można bez kołchozniczej pracy świadczonej dla nich. Trzeba to zmienić. Przepływ pieniądza jest zły. Idą nie w te ręce, co trzeba. Pranie brudnawych pieniędzy, przewalutowania, lichwa, raje podatkowe. A tym wszystkim rządzi Stary Testament, Biblia i ich zwolennicy, czyli największe światowe banki. Oszukują i drenują społeczeństwa. Zła Biblia steruje wszystkimi gospodarkami świata. Dlatego Ojciec Pio powiedział mi, że o Starym Testamencie już dawno powinno się zapomnieć. Wiele osób kpi sobie z Boga tylko dlatego, że Go nie widzi. To zbyt proste podejście. Trzeba bardziej rozwinąć skrzydła.